still as good as always. You know, it's always good to have another 2 days solid practicing on all the bikes and stuff. So everything's going good, and you know, looking forward to the season. You know, just to get ready for the new season, all exciting, all the new bikes, new team mates, and yeah, everything's going good at the moment, so can't complain. Wprowadzenie na tej Malcie, integracja, dzisiaj już integrujemy się na torze. Możemy, myślę, już coś tam powoli zaczynać. W przyszłym tygodniu sparingi, więc treningowo akurat fajnie, że mamy taką możliwość, pogodę i oczywiście dach. Także wszystko idzie zgodnie z planem. Dziękuję. Przygotowania z komisarzem. Dziękuję. Można, pewnie, że można, z tym, że to musi wynikać z chęci zawodników. Oni muszą powiedzieć, że już są gotowi na rywalizację spod taśmy, a więc tutaj nie wyprzedzamy tego, bo zawodnicy w tej chwili ciągle jeszcze próbują odnaleźć formę z poprzedniego sezonu. Plus oczywiście mamy tutaj taki aspekt nowego toromistrza i nowych technik przygotowania toru. Stąd też wszyscy jakby docieramy się, jeśli chodzi o początek sezonu. No się ustawia, ale to tak naprawdę za chwilkę musimy usiąść i porozmawiać, żeby później jak najmniej zmieniać, jeśli wejdziemy w sezon ze składem, który nas zadawala, jeśli chodzi o ustawienie, no to nie chciałbym zbyt wielu korekt wprowadzać, ale to mówię, musimy usiąść cały pion szkoleniowy i zastanowić się nad tym, co będzie najlepsze dla danego zawodnika.